Partnerem programu jest Centrum Handlowo-Rozrywkowe Focus Park Rybnik. Sponsorem programu jest salon kosmetyczny Guido Beauty. Witam Państwa w kolejnym wydaniu programu Dziękuję Nie Słodzę, a dzisiaj bardzo interesujący gość, Rafał Sząbierski, zawodnik, żużlowiec Rowu Rybnik. Dzień dobry, Rafale. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Rafale, jestem ciekaw, czy drażnią Cię te ciągłe porównania do Jarosława Hampela, z którym mniej więcej zaczynaliście 12 lat temu na podobnym poziomie. Hampel został mistrzem świata, Ty nie. Ciągle jest Ci to wypominane. Wkurza Cię to? Nie wkurza mnie, ja brałem po prostu inną drogę i podchodzę całkiem inaczej do tego żużla. Czyli jak? Bardziej na ludzie, myślę. Ale myślę, że z tego powodu mnie ludzie bardziej lubią. Bo jestem normalny po prostu. Jestem sobą. Czy to oznacza, że sympatia ludzi, kibiców jest dla Ciebie ważniejsza niż wyniki sportowe? To jest bardzo ważne. A propos tej sympatii ludzi, nim zaczęliśmy program, to w ciągu tych paru minut już podchodzili kibice, jacyś znajomi. O co Cię pytają w takich sytuacjach spotkani ludzie? Jak będzie w następnym meczu. Tak? Mówię, że będzie dobrze, bo teraz akurat trenuję jak można, to prawie dziennie i też za to prezesowi dziękuję, że udostępnia mi motocykle klubowe, nie muszę moich po prostu niszczyć. Bo wiadomo, jak się dużo jeździ, to związane z kosztami, remonty, te sprawy. A na razie zarabiam jak zarabiam, można powiedzieć. Do tego jeszcze wrócimy, ale czy to oznacza, że z wiekiem Rafał Sząbierski stał się sumiennym, pracowitym zawodnikiem, który kocha treningi? Wiek robi swoje i trzeba akurat teraz więcej tej jazdy. Po prostu w tamtym roku jeszcze, czym dłużej siedziałem, siadłem na motocykl, pach, sprzęgiełko puszczałem i jechałem, a teraz widzę, że to idzie w innym kierunku. W innym kierunku, czyli przyznaję, że przez te wszystkie lata byłeś takim dosyć leniwym zawodnikiem. Bardzo dużym leniem po prostu. Okej, a propos tego zarabiania na życie, w tej chwili oprócz żużla jesteś leśnikiem, tak? Nie, leśnikiem nie. A kim? Po prostu w firmie tutaj u mojego sponsora pracuję, mam ciągnik, przyczepę. I wyciągam drewno z lasu po prostu, to co drwale natną. No nieźle. A czy liczyłeś w ogóle, ile w życiu Ty już miałeś tak naprawdę zawodów, profesji, bo parałeś się już niejednym, prawda? No oczywiście. No to jakbyś mógł przypomnieć kibicom, czym się w życiu zajmowałeś oprócz żużla. No to w Niemczech też pracowałem, coś tam i różne, bo tam akurat jest tak, że jednej roboty się nie robiło, tylko gdzie trzeba było, to firma wysyłała. I jak kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boisz? Oczywiście. Powiem szczerze, zaimponowała mi Twoja szczerość w niejednym wywiadzie, w którym przyznałeś, że dla Ciebie jako żużlowca, czyli kogoś, kto jest strasznie obciążony stresem wynikającym z tej bardzo ryzykownej dyscypliny sportu, alkohol jest czymś, co pozwala Ci po prostu odreagować. Oczywiście. Powiedz mi, były takie momenty w Twoim życiu, że miałeś takie poczucie, że tracisz kontrolę nad tym, jak pijesz i jak używasz alkoholu? Nie, bo tego nie jest aż tak dużo, tylko jak człowiek ma doła, to wiadomo, trzeba coś zrobić. No ja akurat muszę się napić, nie? Inni robią coś innego, a ja... A czy to prawda, że też z wiekiem mniej, czy niekoniecznie? No tak, bo już nie można, tak, bo później trzeba chorować bardzo długo.
Jak długie były te ciągi alkoholowe w twoim życiu w latach młodości? A to nie, konkretny reset. Tak? No, jednodniowy i później normalność. Mam akurat na działce taki domek drewniany, który praktycznie sam sobie zrobiłem z pomocą kolegi. No i jak i to mam jest to doła, miejsce, w którym się zaszywasz, tak? No, jadę sobie tam na rowerku, zostaję na noc i reset konkretny. A co trener Korbel na to? Akceptuje to? Wie? Toleruje? Ja wiem, no, trzeba robić to, co, żeby było dobrze po prostu. Słuchaj, powiedziałeś, że obrałeś inną drogę niż Jarosław Hampel, bardziej na luzie. Ale czy to oznacza, że nie masz w tej chwili żadnych sportowych ambicji? Nie kręci cię to, żeby coś jeszcze w tym żużlu zdobyć, zawalczyć? Czy tylko interesuje cię parę punktów w jednym meczu, czy kurczę, chciałbyś jeszcze coś pokazać w polskim żużlu? No, chciałbym na pewno być dobrym ligowcem na poziomie, ale nie zawsze to wychodzi po prostu. Albo się nie trafi ze sprzętem, jak na treningu idzie na jednym motocyklu i siadam na niego, czuję się pewnie, że wygram tego biega, to się okazuje, że ten drugi, co nie jechał, jedzie w następnym biegu. I trzeba, czasami intuicja podpowie, a czasami się człowiek pomyli. No. Rafale, gdy analizuję twoje dokonania na torze i to, co robisz w żużlu, to zastanawiam się, które z określeń w stosunku do ciebie jest właściwsze. Twardziel czy być może jakiś świr? Mam tu na myśli na przykład bieg z 2014 roku, twój powrót do Rybnika, mecz z Lublinem. I z tego, co słyszałem, to wygrałeś bieg jadąc ze złamanym obojczykiem. No to nie był złamany obojczyk tak do końca. Do dzisiaj nie wiem, ale co to poważna była za kontuzja. Chyba jakieś, nie wiem, naderwane ścięgna czy coś. I za to mogę tylko podziękować doktorowi Stroce, bo wtedy mnie podleczył. Akurat blokadę mi dał na za tydzień. Jechaliśmy do Łodzi, jechałem na blokadzie i zrobiłem. Ale jak to było w tym meczu z Lublinem, gdybyś mógł kibicom tę historię opowiedzieć? No to akurat miałem upadek w tym moim pierwszym biegu. No i po upadku, w powtórce, zmieniłem motocykl i pojechałem, ale to jeszcze adrenalina działała. Po biegu już w ogóle ręką nie umiałem ruszyć i no i tak się stało. Słyszałem, że historia twoich stosunków z prezesem Mrockiem jest bardzo burzliwa, że to jest taka sinusoida. Raz jesteście na górze, raz jesteście na dole, a powiedz mi, jak jest teraz? Jakie są wasze relacje? Teraz bardzo dobre. Akurat z Krzyśkiem jeździmy na rowerach bardzo często i też mi to pomaga. Serio? Tak? W wolnym czasie jeździcie razem? Dokładnie. No i pomaga mi to. Jeszcze mi pomaga, właśnie powiedział, że mam mało jazdy, że mam brać motocykle, które stoją czy ze szkółki, czy tam od młodych zawodników i po prostu jeździć, kręcić kółka, żebym był znowu tym Szuminą, którym on by chciał. I ja w sumie też. I kibice myślę też. A czemu między wami kiedyś iskrzyło? Ach, to długa historia. Długo by opowiadać, ale to już jest zapomniane i myślę, że do takiej sytuacji już nigdy nie wrócimy. No ale jakich? Na przykład? Co było nie tak? Nie, po prostu po tym, jak byłem w Częstochowie, to żeśmy się po prostu rozeszli i nie było nawet na drodze cześć, tylko aż tak. Się nie znamy. No. Mhm. I do dzisiaj nie wiem tak naprawdę, o co chodziło. No. Rafale, słyszałem, że masz bardzo dobre relacje ze swoją 11-letnią córką. No, bardzo dobre. Jak to robisz? Pytam też jako ojciec. No chyba córki w podobnym wieku. Jestem najlepszym tatą, mi mówi. No, no ale to o co chodzi? Spędzacie wspólnie czas? Czy? No czy dokładnie. Razem ten na zakupy gdzieś jeździmy w wolnym czasie, nie wiem, na deskorolkę, na rolki, na rower. Czyli taka ile można, to spędzamy czas. Córeczka tatusia, tak? No dokładnie. Zwierza ci się ze swoich problemów też? No staram się rozmawiać, ale na razie ma swój świat. Podobno Rafał Sząbielski to wielki miłośnik zwierząt, to prawda?
No tak, ale na wszystko nie ma czasu tak naprawdę. Ale jest czas na konie, tak? Był. Był. Był czas. Akurat Natalka jak się, no miała, nie wiem, 3-4 latka, to kupiłem jej kucyka. Nawet żona nic o tym nie wiedziała, tylko później starałem się jakoś po cichutku o tym mówić. I później ja sobie dla siebie kupiłem dużego konia. No i tak żeśmy sobie... Jest taka legenda, że na tym koniu przyjechałeś kiedyś na stadion, to prawda? Nie, stadion nie. Kiedyś to jak od Darka Śledzia kupiłem konia, ale to w sumie ten... Było w 2002 roku. No to zabrakło alkoholu na jakiejś tam imprezie, to na stację benzynową podjechałem na tym którą? Koniu. Ach, to akurat jeszcze w tej wiosce, w której mieszkałem, w Żernicy. Mhm. No i tam podjechałem w nocy na koniu. To podejrzewam, się zdziwili z Lekszem. No dokładnie, no. No nieźle. No to troszkę pytanie a propos innych twoich środków lokomocji. Mam dla ciebie pytanie, no może nie od przyjaciela, a od bardzo dobrego znajomego, dobra? Siemka Farał, mam takie pytanko luźne do ciebie. Ostatnio przyjechałeś na stadion na elektrycznym rowerze. Powiedz mi, jak tam pompujesz koła? Masz do niego może jakąś specjalną pompkę? Pozdro ze Szwecji. No i co ty na to? No, dziwne pytanie. No akurat mam elektryczny rower, od sponsora dostałem. Teraz akurat testuję różne inne takie elektryki, hidebike'i. Są to bardzo fajne rowery, polecam. No i akurat Kacper się pyta, że ten, przyjechałem ostatnio na elektrycznym rowerze i czy w tym rowerze po prostu trzeba inną pompkę używać do pompania, do pompowania? Kurwa, nie, normalną pompką. Okay. Ale ja wiem, że chodzi o coś innego. O co? To już jest takie bardzo intymne pytanie. O kurde, no to aż się boję. No nie, na ten temat nie będziemy rozmawiać. Na zakończenie chciałem zadać ci pytanie, które zadaję każdemu z moich rozmówców. Co cię wkurza w Rybniku? Chyba już nic. No to za co lubisz Rybnik? Rybnik zawsze mi się podobał. Jako miasto, jako to, że żużlem stoi praktycznie, gdzie się nie jedzie w Polskę, czy nawet za granicę. To jak się pytają, skąd jesteś, mówię z Rybnika, no to zaraz ronda się kojarzą i żużel. I to... Jeszcze mieszkałem w Żernicy, to jak żeśmy do Rybnika jechali na zakupy czy coś, bardzo mi się podobał. Ale nigdy nie myślałem, że tutaj będę mieszkał. No. Rafale, bardzo ci dziękuję za spotkanie i przede wszystkim za twoją naturalną szczerość. Dzięki bardzo. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Wszystkich kibiców. Moim państwa gościem był Rafał Sząbierski. Dziękuję bardzo. Dzięki.